Siemano moi widzowie, z tej strony Repczak i dzisiaj otwieramy otóż to sobie paczki za 45 tysięcy. Mam doładowane FIFA pońcy, no muszę wzmocnić swój skład, bo dostałem się na Fukczemin za pierwszym razem, ziomki, no. Zobaczymy, czy w ogóle wrzucę wam ten opening, bo jeśli nic ciekawego w nim nie będzie, no to po co miałbym wam wrzucać? Nawet spoko, tutaj Flara coś się szykuje, nie. Raid, no nie, to nie jest najlepszy traf. No, bywało lepiej. Szmarcar, Embolo, o, Embolo jest niesamowitą bestią. Tak poza tym to słabo. No i kolejna paczka za 45 tysięcy, może się zatnie, nie zatnie się, a może inform. Nigdy nie trafiłem informa, ale duża flara. To jest Aleksandro, słuchajcie, on jest dosyć sporo warty. To naprawdę nie jest zły traf. Aleksandro jest w porządku. No wiecie. Naprawdę, no ciekawe, ile on będzie kosztować. No, 14 tysięcy, wcześniej kosztował około 25. No, ale tak czy siak to jest naprawdę dobry trener. Wezmę go na listę transferową, a resztę do klubu. Słuchajcie, nie wiem co się stało, ale nagle zrobiło się cicho. Może to jest znak, że trafimy coś dobrego. No, chyba nie za bardzo. Chociaż znowu super flary. Ben Arfa, Ben Arfa, no zobaczcie, co to za trafy dzisiaj są. No niesamowite. Kurczę, Ben Arfa jest mocno drogi. Słyszałem, że jeszcze Carvalho, jeszcze Medel, jeszcze Jocy tu piłkarze, Ali. No naprawdę, Ben Arfa jest, będzie pewnie warty z jakieś 15 tysięcy co najmniej. Jocie! I w tym momencie niestety też musiało się spieprzyć z moim nagraniem. Ale pokrótce wam opowiem. Otworzyłem chyba jeszcze taką kolejną paczkę. No i tam nic w sumie ciekawego wielkiego nie było. Jakiś tam błyszczący zawodnicy, wszystkich wziąłem oczywiście do klubu. No i po chwili otworzyłem złotą paczkę za 15 tysięcy, która mi się ścięła. Myślałem, że będzie walkout. Nagle, oczywiście co, serwery jej wyrzuciły. Także po powrocie na, do gry, po prostu, no, zobaczycie co się stało. No i co będzie z tą paczką? Bo się niby zacięła, tak jakby miał być walkout. Ale tego to ja nie wiem. No może się pojawi. Dawaj. Aha. No dobra, no to nie ma walkoutu, ale aż tak źle nie jest. Załóżmy, że jest dobrze. I to wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie było walkoutu, ale były dwie dobre karty, dlatego mam nadzieję, że zostawicie supa, łapeczkę, no i wspomożecie mój kanał jakimś refninkiem. Także siema!